Cześć, witajcie w Gralingradzie. Jestem Brusewski i dzisiaj mam dla Was obszerne fragmenty meczu Pucharu Włoch pomiędzy CF Madrid a Pro Vercelli. Wybrałem to akurat spotkanie, bo było ono popisem możliwości mojej drużyny, która po letnich transferach w tym sezonie akurat ma walczyć o Scudetto. Zapraszam. Na początek może kilka słów o kadrze, która wyszła na boisko w tym meczu. Trochę różni się od optymalnej jedenastki, która gra w meczach ligowych z mocnymi rywalami, takimi jak Lazio czy Milan. Tutaj był przeciwnik drugoligowy, więc postanowiłem dać szansę kilku młodzikom i zawodnikom rezerwowym, szczególnie, że jeszcze graliśmy u siebie. Na środku obrony zagrał więc sprowadzony jakiś czas temu Markica, który zastąpił nominalnego środkowego defensora Kalajce. Na prawym skrzydle szansę dostał młody Ukrainiec Rotan, bardzo uniwersalny zawodnik. Lewe skrzydło to z kolei był debiut Seseniona z mojej szkółki. Marco Rog na środku pomocy jako ofensywny zawodnik. On normalnie zmienia się cały czas z Casteldinem w wyjściowej jedenastce tutaj. No i lewe skrzydło też dostał szansę Pulisic z Borussii Dortmund. Udało się go sprowadzić za darmo, Borussia go wywaliła, nie wiemy dlaczego. Do tej pory. I tutaj dostał szansę obok Gialto i Ultrzika, więc moich nominalnych napastników, zawodników podających za strzelanie goli. Pokazując Wam ten obszerny fragment meczu, chcę jednocześnie, żebyście zwrócili uwagę akurat na styl grania, jaki tutaj preferuję w CF Madrid. To ustawienie 3-4-3 sprawia, że dużo gram skrzydłami, często dośrodkowuję, chociaż z racji tego, że nie są to te dośrodkowania jakoś specjalnie skuteczne, bo ciężko się tutaj zdobywa w PS-ie 2017 gole głową, więc próbuję też różnych zejść do środka, ewentualnie rozegrań przed pole karne, jakichś dośrodkowań po ziemi. To wszystko w tym meczu z Pro Vercelli będziecie mogli zobaczyć, a że przy okazji jeszcze jest też sporo goli i ciekawych trafień, no to tym bardziej ten skrót wydaje mi się ciekawszy. Pierwszy kwadrans to nasza przewaga, jak tutaj widzieliście po tych początkowych fragmentach meczu. Dużo akcji skrzydłami, tam też próby jakiejś budowania akcji poprzez podania i strzały z dystansu. No ale w końcu jest ta 15 minuta, Sesenią wykorzystuje to miejsce, które stworzył Gialto. Wbiega między obrońców i uderza perfekcyjnie po ziemi przy słupku. Powiem Wam, że to był jak na razie jeden z lepszych transferów, bo zakontraktowany ze szkółki 16-latek, który już wykazuje takie właśnie predyspozycje, że potrafi tak sprytnie włączyć się do akcji ofensywnej i jeszcze dobrze wykończyć ją, a nie uderzyć nad poprzeczką, co się zdarza wielu innym graczom. I można być z niego zadowolonym. Polecam jak na razie Seniona, bo właśnie chociażby po tych kilku meczach, które już zdążyłem nim zagrać, widać, że potrafi poruszać się po boisku. Po takim starcie mogłoby się wydawać, że teraz już będzie tylko z górki, zaraz druga, trzecia bramka i po Pro Vercelli. A tymczasem rozpoczęcie, podaje na skrzydło, zaspali trochę obrońcy, którzy tam nie zamknęli dośrodkowania, do tego jeszcze nie cofnęli się boczni pomocnicy. Tradycyjne podanie po ziemi, nagle Ferini gdzieś zgubił totalnie krycie i robi się 1-1 w meczu u nas w Pucharowym, więc gdy liczą się gole na wyjeździe i sytuacja się znacznie komplikuje. Mijają kolejne 3-4 minuty i pojawia się następna okazja dla CF Madrid. Gialto jak zwykle ściąga na siebie obrońców, Pulisic się dobrze włącza i marnuje koncertowo swoją sytuację, uderzając nad bramką. To jest bolączka wielu moich zawodników i ogólnie tego mojego stylu grania, że chociaż tworzę sobie tę sytuację, to często właśnie marnuję je takimi uderzeniami gdzieś w trybuny wysoko nad bramką. Dlatego też zmieniłem ostatecznie w końcu ten manual shooting na advanced shooting w opcjach, w ustawieniach. I teraz tak naprawdę było kilka meczów, praktycznie pół sezonu nauki, żeby dobrze go wykorzystywać w praktyce.
Minęło pół godziny na zegarze, a tutaj nadal tylko 1-1, więc kibice mieli powody zacząć się denerwować. No ale wtedy Marco Rog genialnie podłącza się do akcji ofensywnej i robi coś, co właśnie tak naprawdę tylko jemu dobrze wychodzi w tym momencie w CF Madrid. I tak, to taki jego charakterystyczny element, że przyjmuje piłkę tak po prostu idealnie, aby jednocześnie od razu zrobić sobie miejsce do strzału. I to z reguły kończy się właśnie zawsze jakąś groźną sytuacją. I tutaj akurat potrafi ją wykorzystać. Fantastyczne uderzenie. Chorwat nie strzela wiele bramek, to jest trochę rozczarowujące, ale przynajmniej w kluczowych momentach potrafi trafić do siatki. Dwa-jeden wygląda już dużo lepiej, ale przed przerwą przydałoby się jeszcze to podwyższyć, więc CF Madrid sunie z kolejną akcją ofensywną i tutaj Rotan pokazuje, że też ma niezły przegląd pola. Doskonałe podanie między obrońców i Old Sheik wykorzystuje swoje doświadczenie już, ogranie. Perfekcyjnie umieszcza piłkę przy krótkim słupku. To jest właśnie ten element tego treningu, tego co, o którym wspominałem, advanced shooting, że właśnie strzały po ziemi, przy słupku, bardzo groźna broń. Warto ją opanować, bo to zdecydowanie lepszy sposób na strzelanie goli niż próby uderzenia pod poprzeczkę. Te dużo rzadziej wychodzą. Pierwsza połowa kończy się wynikiem 3-1 dla CF Madrid, a więc było trochę nerwowo. Może niepotrzebnie, bo prosty błąd obrońców, ale później dwa trafienia jeszcze przed przerwą ustawiają nas w dobrej sytuacji na drugą połówkę i ogólnie przed kolejną rundą. Tutaj też fajnie widać, że wielu zawodników strzelało gole różnych, jednocześnie wielu różnych asystowało. Tej Gialto na przykład jest środkowym napastnikiem, co widzieliście na przykład w poprzedniej kompilacji bramek, fantastycznie potrafi strzelać piętką i znajdywać się w tym polu karnym, ale jednocześnie też często doskonale podaje, widzi tych swoich partnerów. I to jest właśnie taki główny atut snajpera środkowego w moim ustawieniu, że on nie tylko strzela i wykańcza te akcje, ale też często rozgrywa piłki i robi w sobie asysty. Drugą odsłonę zaczynamy kontynuując takie nasze tempo, czyli nadal ofensywne akcje, sporo prób zagrań skrzydłami w pole karne i też uderzeń z dystansu. Tutaj Kozari miał swoją okazję, ale niestety rzadko takie bomby z dystansu znajdują drogę do siatki. Jeszcze nawet szczęście jest, jak trafią w słupek czy poprzeczkę, bo z reguły to jest niestety piłka w trybuny. Tutaj zabrakło akurat mu niewiele, ale mimo wszystko zagrożenia nie było. I 58 minuta i kolejna zmarnowana okazja, tym razem Gialto. Dośrodkowanie Utrzika było bardzo dobre, ale z pierwszej piłki, z takiej niewygodnej pozycji, trochę odchylony, nie miał szansy tego zmieścić. Chociaż wiemy, że jak już pokazywały wcześniej te akcje, Chorwat słynie z umiejętności strzelania w dziwnych okolicznościach. Przy tym dobrym wyniku pokusiłem się o kilka zmian. Postanowiłem dać szansę jeszcze takim zawodnikom, którzy na razie mnie znaczą w kadrze, młodzikom, więc wszedł Kerżakow, mój młody talent, który może grać i na środku ataku i na boku. Zmienił Pulisicza, pojawił się Dario Serna, więc zawodnik, który świetnie powinien sprawdzać się na skrzydle, bo ma i umiejętności defensywne i ofensywne. I do tego oczywiście Predl na środek obrony, on tam właśnie wchodzi na takie końcówki lub awaryjnie zastępuje innych obrońców. Niestety rozwija się na razie trochę słabo, może to za mało czasu na boisku wpływa na to, że troszkę się zaciął na tym 71-2 overalla i tak na tym pozostał już od kilku dobrych miesięcy. Madrid are looking to stay solid through the core of the second half. They have been vulnerable lately. Spoon forward. Looks to dink one in. He's there to get rid. Tries to get it forward to the ball as possible. There is some activity down on the touchline. It seems there's got to be a change.
I jeszcze, żeby dobrze zakończyć ten obszerny skrót z meczu Pucharu Włoch. Ostatnia taka naprawdę genialna akcja, wisienka na torcie. Kerżakow na skrzydle, rozegrał to z Sesenionem, dośrodkowanie do Gialto i jego popisowy numer. Kolejny gol piętą, już chyba trzeci w mojej, czy czwarty w mojej karierze. Znów znalazł się fenomenalnie w polu karnym, zauważył, że bramkarz stoi, jest w takiej, a nie innej pozycji. Łatwo go będzie zaskoczyć właśnie takim uderzeniem i wykonał to perfekcyjnie. Nie wygląda po statystykach na wielkiego technika, ale wie, co z piłką zrobić, aby wpakować ją do siatki. To tyle. Dzięki serdeczne za oglądanie. Mam nadzieję, że taki obszerny fragment Wam się podobał. Jeżeli chcecie więcej takich materiałów, jakichś różnych meczów w wykonaniu CF Madrid, w których będę właśnie tak przy okazji opowiadał, co się dzieje w klubie, jakieś wskazywał talenty czy element ustawienia, dajcie znać. Zaglądajcie też na bloga Gralingrad, gdzie cały czas trwa moja kariera w PS-ie 2017 i jeszcze w Football Managerze. Jest co czytać, jest co oglądać przy okazji też na Facebooku i na Twitterze, gdzie wrzucam różne grafiki, czasami też animacje pokazujące te bramki. Zapraszam tam serdecznie, dzięki za uwagę i do usłyszenia.